Rozmowa dnia. Zuzanna Dąbrowska i nasz gość. Naszym gościem jest profesor Piotr Gliński. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie profesorze, Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło kampanię przed referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Zaprezentowano plakat specjalny, nawet w dwóch wersjach. Plakat, z którego w oczy bije wielka czerwona litera W na szarym tle, na tle muru. No wszyscy, włącznie z pomysłodawcami, są zgodni, że to nawiązuje plastycznie do czasów powstania warszawskiego. Myśli pan, że to szczęśliwy pomysł? Myślę, że tak. No, Warszawa się kojarzy z powstaniem warszawskim w dużej mierze. Także dokonania prezydenta Lecha Kaczyńskiego się kojarzą w jakimś sensie, ponieważ po raz pierwszy wreszcie Warszawa upamiętniła w sensie muzealnym zbudowania muzeum powstanie warszawskie. To jest element istotny, jeżeli chodzi o tożsamość Warszawy. Ale to była przegrana walka. Wie pani, to jest przez historyków różnie oceniane. Niektórzy twierdzą, że gdyby nie Warszawa, gdyby nie powstanie warszawskie, Polska nie byłaby taką Polską, jaką jest w tej chwili. No tak, to już o ofiarach nie będziemy rozmawiać w tej chwili. To nie były tylko ofiary, to były to także pewne istotne decyzje dla tożsamości naszego narodu, pani redaktor. A co jest istotne dla tożsamości Warszawy w tej kampanii przed referendum? W tej kampanii, co jest istotne dla tożsamości Warszawy? No, istotne jest to, żeby w Warszawie istniał dialog między władzą a społeczeństwem, żeby politycy, którzy obiecują coś, że dokonają czegoś i zostają w związku z tymi obietnicami wybrani na istotne funkcje, spełniali te obietnice, żeby priorytety rozwojowe w Warszawie były zgodne z tym, co wydaje się istotne i ważne dla mieszkańców, żeby był dialog, o którym mówiłem, debata. To są chyba najważniejsze rzeczy w tej chwili dla mieszkańców. A czy to się da zrobić w czasie przed następnymi wyborami samorządowymi, w tym czasie, który wypada z kalendarza wyborczego? Czy rzeczywiście nie jest trochę tak, jak mówi Platforma Obywatelska, że w roku przed normalnymi wyborami samorządowymi referendum, potem ewentualnie, jeśli zostanie podjęta przez mieszkańców decyzja o odwołaniu pani prezydent, czas na rozpisanie nowych wyborów? I ile pan jako prezydent Warszawy, gdyby pan wygrał takie przyspieszone wybory, miałby czasu na działanie? To są jakieś sztuczne argumenty, że jakiś czas jest do wyborów. No, jeżeli jest zła władza, trzeba ją jak najszybciej zmienić, ponieważ ona źle wydaje nasze środki publiczne. W niewłaściwy sposób nadzoruje pracę służb, jeżeli chodzi o panią prezydent, co doprowadziło do wielu dość dramatycznych wydarzeń, na przykład na budowie metra. I to jest chyba zupełnie naturalne, tym bardziej, że istnieją demokratyczne narzędzia poprawiania demokracji. Referendum to jest takie demokratyczne narzędzie, które ma poprawić demokrację. Demokracja jest takim systemem, który nie zawsze jest skuteczny, nie zawsze przynosi dobre rozwiązania i w związku z tym od dawna już stosowane są różnego typu techniki poprawiania demokracji. Uczestnictwo obywatelskie aktywne, prasa niezależna, obywatelska, a także możliwość odwoływania władz przed terminem. Jeżeli te władze nie spełniają oczekiwań mieszkańców, a mieszkańcy spełnią z kolei pewne zapisane w prawie reguły, czyli w tym wypadku zbiorą odpowiednią ilość podpisów i zmobilizują się do tego rodzaju akcji, to jest normalna procedura demokracji odwoławczej. Opowiadanie o tym, że jakiś czas jest niewłaściwy na to, jest bardzo jakimś takim dziwnym, naciąganym argumentem. Tak samo jak te argumenty o tym, że to jest akcja polityczna. No oczywiście, że jest to akcja polityczna, bo każde działanie tego typu w mieście, które jest stolicą wielkiego kraju, jest polityczne, tak jak polityczne jest sprawowanie władzy przez panią prezydent, wiceprzewodniczącą partii rządzącej w Polsce. Prezydenci miast zawsze biorą udział w polityce, a szczególnie prezydenci wielkich stolic. Tutaj oczywiście zgoda, tylko co z tą demokracją i co z tym poprawianiem demokracji, jeśli w wyniku referendum będziemy mieć w Warszawie komisarza? No,
Nie wiadomo, czy będziemy mieć, chociaż oczywiście bardzo możliwe, że na to się zdecyduje pan premier. No, to już weźmie odpowiedzialność na to, za tą decyzję, odpowiedzialność polityczną. I byłaby to oczywiście decyzja wbrew woli mieszkańcom, gdyby pani prezydent obecna była odwołana w referendum. No bo to byłoby takie, no prawda, troszeczkę zrobienie na złość mieszkańcom, a na pewno wbrew woli mieszkańców. No pod hasłem oszczędzania pieniędzy na zorganizowanie wyborów. Pani redaktor, o czym mówimy? No referendum to są 2 miliony bodajże pieniędzy roczne. Premie dla nieudolnych urzędników w tym mieście to jest 40 milionów. Ja już nie mówię o pieniądzach wyrzuconych na niepotrzebne 2 stadiony w tak dużym mieście w odległości 2 kilometrów od siebie. Marnotrawstwo pieniędzy w tym mieście było znacznie większe niż koszt, wielokrotnie większe niż koszt referendum. Panie profesorze, jest pan właśnie, jaki czas zastosować? Przyszły, teraźniejszy kandydatem na prezydenta Warszawy? Czy to już jest oficjalne? Czy czekamy do wyników referendum? Znaczy, czy też kandydatem pani, na prezydenta Polski? No nie wyznacza się kandydatów, jeżeli nie ma wyborów, więc jeżeli będą ogłoszone, jeżeli będzie w referendum odwołana pani prezydent, bo przecież to nie jest przesądzone, to zależy od naszej frekwencji, więc bardzo namawiamy mieszkańców Warszawy, żeby ten swój obowiązek demokratyczny spełnili. A w zasadzie nie obowiązek, prawo demokratyczne, które wszyscy mamy jako wolni obywatele. Jeżeli taka będzie wola mieszkańców i jeżeli pan premier ogłosi wybory, czy nie zdecyduje się na blokowanie tej woli mieszkańców, no to wtedy będziemy mogli mówić o kandydaturach. Ale chciałby pan kandydować w Warszawie? To nie jest kwestia woli. Jeżeli mojej woli, czy mojego... nie wiem, jakiegoś specjalnych ambicji tego typu. Jeżeli dojdziemy do porozumienia, jeżeli będziemy chcieli no, w ten sposób jakby realizować projekt polityczny, to być może będę kandydował. Jest to prawdopodobne. Jarosław Kaczyński mówił także o panu na kilku spotkaniach w kontekście wyborów prezydenckich. Sam wcześniej zapowiedział, że nie chciałby kandydować, że jeden prezydent o nazwisku Kaczyńskim, oczywiście chodzi o nieżyjącego Lecha Kaczyńskiego, to absolutnie jest to, co powinno zostać w historii zapisane. Czy to drugie wyzwanie wydaje się panu taką konkretną propozycją, czy to jest raczej też wizja zupełnie niesprecyzowana na razie? Nie wiem, czy ona jest niesprecyzowana. Jest to wizja, prawda? Czy jest to pewna możliwa alternatywa personalna. Jarosław Kaczyński, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory i miałoby zdolność koalicyjną, czy mogłoby formować rząd, no w sposób naturalny byłby premierem takiego rządu, więc nie mógłby pełnić dwóch funkcji jako lider tego ugrupowania. Oczywiście mógłby być i premierem, i prezydentem Polski, gdyby został do tego desygnowany przez naród. Więc naturalne jego miejsce jest raczej na fotelu premiera. I naturalnie w związku z tym rozpoczyna się jakaś dyskusja, kto w tym centroprawicowej części sceny politycznej mógłby aspirować ewentualnie, czy przymierzać się do pozycji prezydenta Polski. I moje nazwisko jest wymieniane. Oczywiście jest to dla mnie bardzo nobilitujące, że lider największej polskiej partii opozycyjnej, partii o największym w tej chwili poparciu społecznym, mnie wymienia. No ale to jeszcze przedwcześnie jest mówić. Nic nie jest przesądzone. I tyle mogę powiedzieć na ten temat. Politycy z konkurencji wobec PiS-u, z partii konkurencyjnych mówią, że Jarosław Kaczyński pana wykorzystuje, bo tak, był pan kandydatem na premiera technicznego. Wiadomo było z góry, że ten wniosek w parlamencie raczej nie przejdzie. Jeśli chodzi o prezydenta Warszawy, no jest wysoce prawdopodobne, że nawet jeśli pani prezydent będzie odwołana, to będzie komisarz w Warszawie. Jeśli chodzi o prezydenta kraju, no...
Nie wiadomo do końca i na pewno, czy przypadkiem Jarosław Kaczyński jednak nie zostanie głównie przez swoje otoczenie namówiony do kandydowania. Dobrze, że pani powiedziała, że politycy, którzy są konkurentami politycznymi, to mówią. No oczywiście, że oni próbują umniejszać decyzję pana prezesa Kaczyńskiego, czy moją rolę w życiu publicznym. Robią to często uszczypliwie, wykorzystują do tego także media, które bardzo lubią albo blokować dostęp do mediów, jeżeli chodzi o mnie, bo to jest zupełnie ewidentne od wielu miesięcy w Polsce, albo też próbują posługiwać się... Radiowej jedynki to nie dotyczy, panie profesorze. Akurat bywam u państwa, to prawda, ale też nie za często. Natomiast drugą metodą jest oczywiście taki wzbudzanie rechotu, prawda, że kandydat i kandydat. No, w ale pan sam tak nie jest zmęczony. A skądże znowu? To nie jest kwestia wykorzystywania, to jest kwestia umówienia się na pewną współpracę, którą uważam, że jest ona dobra dla Polski. No, my mamy podobne poglądy w wielu sprawach z liderem Prawa i Sprawiedliwości. Może nie we wszystkich, może w pewnych wymiarach się różnimy, ale mamy podobne i umówiliśmy się na współpracę. Ja pewien projekt polityczny realizowałem. Nie ma w tej chwili czasu, żeby oceniać i odnosić do tego, co pani powiedziała na temat tego projektu, ale po tym projekcie myśmy doszli do wniosku, że jesteśmy w jakimś sensie usatysfakcjonowani tym, co próbowaliśmy zrobić. Próbowaliśmy wprowadzić bardziej merytoryczne propozycje do polskiej polityki. Pani zobaczy, co robi w tej chwili Jarosław Gowin. No właśnie o to chciałem zapytać. Prawda? Więcej pan ma wspólnych poglądów z Jarosławem Kaczyńskim czy z Jarosławem Gowinem? Nie, no ja współpracuję z Jarosławem Kaczyńskim. Ja mówię w tej chwili o panu ministrze Gowinie w związku z jego koncepcją robienia polityki, prawda? Poprzez zespół ekspertów, poprzez odwoływanie się do programów, do merytorycznego rozumienia polityki, pewien taki spokój, który on jednak wprowadza, nie atakuje agresywnie nikogo, nawet rywalizując w tak trudnej sytuacji z Donaldem Tuskiem. No może no, już nie musi jak odszedł nie stosował. Nie stosował metod agresywnych, uzyskał bardzo dobry i przyzwoity wynik, no i próbuje w tej polityce polskiej znaleźć jakieś racjonalne miejsce dla siebie i tej opcji, którą można nazwać opcją konserwatywno-liberalną. Liberalną w kwestii gospodarczej, konserwatywną w kwestiach kulturowo-obyczajowych. A to jest opcja panu blisko? To jest opcja, która nie jest bardzo mi daleka, ale jak powiedziałem, jestem bliżej w tej chwili zdecydowanie z Prawem i Sprawiedliwością. Ja nie uprawiam w polityce schizofrenii i to jest zupełnie oczywiste. A czy zgadza się pan z tymi zapowiedziami Prawa i Sprawiedliwości, które są bardzo ważne, sądząc po sondażach, na przykład publikowanych przez dzisiejszą Rzeczpospolitą, zapowiedziami, które mówią o cofnięciu, odwołaniu reformy polegającej na wydłużeniu wieku emerytalnego? Ja wczoraj byłem zaproszony przez BCC, czyli pracodawców, na taką rozmowę o gospodarce i tam między innymi mówiłem na ten temat. Moja opinia jest tak gdzieś pomiędzy projektem rządowym a postulatem Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy ja nie byłbym tak radykalny w odwoływaniu tej reformy, bo jest faktem, że średni czas naszego życia się wydłuża. To są zmiany kulturowe, natomiast jest także faktem, że no, zwłaszcza ludzie pracujący ciężko, pracujący fizycznie, no, nie mogą pracować do bardzo późnego wieku, prawda? Nie mogą być sprawni, a trudno z kolei przekwalifikować po 60. Czyli różnicowałby pan zawody? Najprawdopodobniej bym był bardziej elastyczny, jeżeli chodzi o taki upór przeciwko tej reformie, ale generalnie ta reforma jednak została wprowadzona wbrew społeczeństwu, czego dowodem są zresztą wyniki tych badań, więc nie można wprowadzać tak bardzo na siłę reformy wbrew społeczeństwu. Trzeba z tym społeczeństwem jednak rozmawiać i starać się podejmować wspólne decyzje. I tu się znowu zgadzam, wprowadzanie jakichkolwiek reform na siłę nigdy nie jest dobre. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był profesor Piotr Gliński. Rozmawiała Zuzanna Dąbrowska. Tutaj sygnały dnia jest 7:30.